Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Zapraszam Was dzisiaj po przepyszny przepis na prawdziwą zupę cząstkową. Będzie ona w wersji czeskiej. Mam dwie obieraczki. A to dlatego, Bohumir, koniec z piwem, zapraszam. Już koniec, dobrze. Przyjaciela. Ahoj, dobry wieczór. Dobry den. Który? Ahoj, Kolino. Cześć. Pokażę nam, jak przygotować zupę. Bohumir, opowiedz coś o sobie. Prowadzisz kursy? Można do ciebie się zapisać? No, dzielam samozřejmě, vařím. Ale mówimy po polsku. No dobra, nie umiem po polsku, nie, żartuję. Oczywiście dzisiaj już tylko się relaksuję. Już nie mam takiego stresu, tak jak kiedyś w kuchni. Jeżeli ktoś myśli, że praca w kuchni to jest coś dla twego, no od razu mówię, że dzisiaj się relaksuję. Jak powiedziałeś, będziemy dzisiaj robić, gotujemy zupę czosnkową, która zawiera co? Boczuś. Boczuszek. A jeszcze taki przykład. Zobacz, jaki jest boczek. Widzisz? Tłusty? Nie. Dobra, jakie jest mięso z kurczaka? Jak nazywamy mięso z kurczaka? Chude. Nie, białe. A, okay. Jaki ma kolor boczek? Biały. Jest kurczak dietetyczny? No powiedzmy, tak? A ty uważasz, że boczek jest jedyny. Bo jest biały. Okay. Widzisz? No to dobra. Wracając do tematu, wspominałaś, że robię już kursy gotowania. Oczywiście nie jestem sam na te kursy. Robimy to w trójkę. Jeszcze moich dwóch kolegów, jeden z Pragi, drugi z Ostrawy, też czasami rozmawia po polsku. Ale ja ze względu na to, że już w Polsce spędzam, już teraz idzie 14 rok, no to jednak z tym polskim jestem już w stanie przekazać właśnie te informacje odnośnie różnych przepisów. Można powiedzieć, tak naprawdę nie ma kuchni czeskiej, bo patrząc na wszystkie te przepisy, to są mieszanka. Jest to kuchnia środkowoeuropejska, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Są takie przepisy regionalne czeskie. Zupa czosnkowa akurat patrzy między taką zupą, która jest bardzo lubiana w Czechach, zwłaszcza na 1 stycznia na przykład rano, bo jednak dodaje troszeczkę tej siły, a mówię, w tej wersji chłopskiej jest taka treściwa. Od czego zacząć? No widzisz, mamy tu ziemniaki, mamy czosnek, mamy, co się w Czechach używa, a i w Polsce w ogóle, jakby tego nie było, jest kminek. Czechosłowacja czy Czesi używają kminek bardzo dużo. Do ziemniaków, do kapusty, no oprócz ciastek czy tam sosów. Są przepisy, gdzie po prostu kminek nie przejdzie, ale ten kminek Czesi lubią dlatego, że te potrawy czeskie są tłuste. A co ci pomaga na trawienie? No kminek, no masz. Kminek się nie dodaje do knedlików, to jest wyjątek. To, co tu widzisz, z tego właśnie zrobimy pyszną zupę czosnkową. Taką, jak robi moja babcia. To jest jeden z mala recept, które się nauczyłem, bo tak to się uczyłem u Pepi Kahana w Pilznie. Sztuki gotowania, ale takie przepisy domowe, sos chrzanowy na przykład w podaniu mojej babci, to wymiękam. I to są przepisy ze zachodnich Czech, skąd ja pochodzę, urodziłem się w Pilznie, zresztą to widać. Także tu, no słuchaj, możemy zacząć. Obieramy ziemniaki, proszę. Dziękuję. Będzie trzeba pokroić na bardzo małe kostki, z tego powodu, że jednak jestem zwolennikiem ziemniaków, takich, których po prostu się mogę dotknąć, widzę najlepiej gdzieś na wsi, a w Polsce to jest właśnie fajne to, że jest dużo możliwości kupić po prostu ziemniak od chłopa. Mamy swoje ziemniaki. Trzeba wspierać swój rynek. Także obieramy ostatniego ziemniaka, albo poslední brambor, woloupam. No, pięknie. Ja posprzątam. Tak? Dobrze. Teć te brambory, teraz te ziemniaki, pokroimy sobie na bardzo małe kawałki. Jest to ważne z jednego powodu, bo wtedy nam się lepiej będą gotować. I generalnie chodzi o to, że jak będziemy teraz gotować ziemniaki, to zostawiamy te ziemniaki w takim punkcie, ja to nazywam 3/4. Czyli że jeszcze nie są ugotowane do końca, ale już się zbliżają do takiego punktu. Także
Masz nożyk, kroimy ziemniaki. Tu patelnię możemy sobie zostawić. Jak mam je kroić? Kroimy na bardzo małe kawałki. Zobacz. Okej. Okay. Czyli kroimy w taką kostkę. Bardzo taką małą, drobną. No, fajnie. Dokładnie tak jak... No. Są jeszcze ziemniaki? Nie wiem, aż tak nie sprawdzałam. Dobra, jest tu brambor. Nie ma już ziemniaka. Dobra, teraz sobie wysuszymy. Jak mówi moja babcia, ordung muss sein, czyli porządek musi być. I mamy teraz pokrojone ziemniaki. Sól. Nie myjemy ich? Nie. I tyle kminku, ile tutaj widzicie. Bo czosnkowa musi pachnąć po... 3 łyżki. Łyżki? Tak. No dobra, no dobra. Jak kto lubi kminek, można zobaczyć. Tak jak jest, wstawiamy na ogień, gotujemy. Tak jak wspominałem, te ziemniaki nie gotujemy aż do samego końca. Później wytłumaczę dlaczego. Proszę, wstawiaj. No i teraz możemy zacząć obierać czosnek. Jeżeli chodzi o czosnek, wiadomo, nie używamy wysuszonego chińskiego. Staramy się użyć polskiego. Jeżeli nie ma już tej możliwości polskiego, to staramy się użyć hiszpańskiego. Chodzi o to, żeby ten czosnek nie tylko nam dał jakieś aroma, ale też zachowanie tych składników, które są w czosnku. Ten czosnek, zawsze trzeba pamiętać, że wrzucamy przy temperaturze 75-80 stopni. Chodzi o to, żeby po prostu, tak jak z miodem, jeżeli wrzucamy do gorącej herbaty od razu miód, no to wszystkie składniki, jakby ich nie ma. Tak samo jest z czosnkiem. Także zapraszam do obierania czosnku. A na kursie jakie potrawy najczęściej? Wiesz co? Właśnie dzisiaj się zestaw, bo te kursy zazwyczaj się zaczynają luty, marzec. Bo jak był śnieg, to wracały właśnie z Czech, z różnych zakątków. No i zawsze pytanie, czy mogę pokazać, jak to się gotuje, co z tym gulaszem, a ta czosnkowa, czy to jest coś skomplikowanego. No właśnie, co knajpa, to inna zupa czosnkowa. Wiesz co, tak, robią jeszcze ze serem. Ja na przykład tego, ja zamiast sera jednak wolę po prostu dać boczek. Po prostu takie treściwe. Możesz spotkać nawet no, w takim gorszym wariancie, że na przykład czosnek granulowany, taki kupiony w saszetkach. No, są różne przypadki, ale ci, którzy po prostu szanują zupę czosnkową, to używają po prostu najlepszy. Znaczy mamy też, muszę się pochwalić, mamy czeski czosnek też. To, że to jest właśnie podsmażany boczek, to jest jakby wylepszenie troszeczkę tego smaku. Można do tego oczywiście dać krutony. Ja uważam, że jak są ziemniaki, już nie trzeba dawać krutonów, czy że smażony chlebek. Ale mówię, gusta są różne. To jest czosnkowa, taką, jaką się nauczyłem od mojej babci. No dobrze, a taka, że jest tak naprawdę rosół, jest czosnek. Jeżeli ktoś chce na rosole, niech sobie zrobi na rosole. Nie mam nic przeciwko. W tym wydaniu, bo akurat ta czosnkowa, wyobraź sobie, że tą czosnkową na przykład robili 150 lat temu. Na takiej wsi, myślisz, że miały rosół? Nie mieli rosół. Co miały dostępne, to był smalec, majeranek, kminek. I to jest, wiesz, z rosolem to już jest taka wersja, no, nazwał czesneczka deluxe. No, przygotujemy sobie teraz boczek. Gotują się. No tak, jeszcze zwiększyć ogień? Zwiększ tam śmiało. Białe mięso dietetyczne.
Tak. Smaczne? Możemy pokroić na większe kawałki. Trochę wysmażyć, bo to boczek babuni. To do tego ma daleko. No i teraz sobie robimy co? Małą przerwę. A na co? A jak myślisz? Na piwo. No, oczywiście. To ja będę pilnowała ziemniaku. Dobra. Co one mogą zrobić? Utec. To co, ziemniaki się prawie ugotowały, przedstawię ci? No wiesz co, ja myślę, że najwyższa pora przygotować sobie boczek. To ja przedstawię ziemniaki. Poproszę ziemniaki przedstawić. I palnik. Tak. Przygotowany. Dziękuję. Co rzuciłeś na patelnię? Białe. Białe, dietetyczne. Tak, rzuciłem na... Nigdy nie używam... Jeżeli chodzi o te potrawy, nie używam żadnego rzepakowego, nie używam różnych tych, zawsze smalec. Dlaczego smalec? Wytrzymuje najwięcej temperatury. Moja babcia nawet smalec używa do pieczenia ciast. Jest wyjątek, kuchnia hiszpańska, kuchnia włoska, kiedy mam właśnie, używam oliwę z oliwy. No. Białe się topi. Dobra. To jest dźwięk, który po prostu kocham. I nie ruszamy. Nie ruszamy, zostawiamy tak jak jest. Majeranek jest przygotowany, czosnek jest przygotowany. Mamy 17 minut, upłynęło od tego, co zaczęli się gotować ziemniaki, że są w takim punkcie, kiedy je ściągamy i specjalnie ściągam z ognia, żeby pokazać jedną rzecz. Widzisz, Karolina, jak to wygląda? Są, o widzisz, nam się zapomniał jeden ziemniak i robimy to, że sypujemy taką ilość majeranku. W tym momencie, jeżeli byśmy zaczęli, znowu wstawiamy znowu na ogień, gotujemy, mniej więcej przez 5-10 minut. W tym momencie, po tych 10 minutach, mamy wersję, jaką? Wegetariańską. Szczerze... Nie rajcujecie. Nie. Ja wolę, wiesz co, zobacz. Tu nam się bardzo ładnie podsmażył boczek. I w tym momencie wlewam zawartość patelni razem z tym smalcem. O, czułeś teraz jak zapachło? Lekko przemieszam i gotowaliśmy te ziemniaki, dlatego tak mało. Mamy małego pomocnika. Ahoj pomocniku. Te ziemniaki w tym momencie są jeszcze niedogotowane. I chodzi o to, że na małym ogniu zostawmy mniej więcej 20 minut, 30 minut gotować dalej, bo wtedy nam ta zupa się zrobi taka gęstsza. Jak zauważyliście, wody nie wylewamy. Także śmiało na ogień. Minęło pół godziny. Minęło. Możesz nawet spojrzeć, że zupa już zagęszczona, widać po kolorze. No i teraz przychodzi ten z ważnych momentów. Karolina, poproszę cię wyłączyć. Wyłączamy, odkrywamy. W blenderze będzie głośno, będzie się działo. Jest taka polska piosenka, jeżeli kojarzę. Będzie coś tam, dobra. Tak, się zadziało, mamy czosnek poszykany i teraz poczekamy, niech wystygnie na tych 80 stopni,
z tego powodu, żeby te smaki już przeszły i nie będziemy już dalej gotować. Czyli ile mniej więcej czasu? Wiesz co, jeżeli nie mamy termometra, myślę, że jakieś 10-15 minut trzeba poczekać. Troszeczkę cierpliwości. Znowu masz przerwę na piwo. No oczywiście. O to chodzi w przygotowaniu. Gotowanie to powinno być przyjemność. No, myślę, że zupa już przygotowana, także poproszę Cię, jeszcze raz przemieszam. O, jak 80 stopni. Mniej więcej 80 stopni, jeszcze troszeczkę idzie pary. I teraz dużo, dużo czosnku. Poproszę Cię coś do mieszania drewnianego. Dziękuję. I teraz. O. Czujesz to? To jest czosnkowe. Nie trzeba żadnej kostki rosolowej, nie trzeba żadnego rosolu, żeby zrobić bardzo pyszną zupę. Jest to proste. Smaczne. Zaraz zobaczymy, czy smaczne. Nakładamy ziemniaki. No. Na zdrowie. Dziękuję. No i teraz możemy się... Smacznego, kochani, i miłego gotowania. No, przeżywam dobrą chuć. No, a samozrejmie uspiech przy ważeniu. Bohumir, a ty soliłeś tą zupę? Jak zauważyłaś? Dobre pytanie. Nie soliłem z jednego powodu. Soliłbym zupę, jeżeli bym ją robił wegetariańską. Wtedy nie używam boczku, bo boczek zawsze jest solony. Ja jestem takim, że sól to jest taka ostateczność. Dlatego jeżeli używam boczku, wiadomo, zawsze można sobie na stół dosolić. I tu nie ma potrzeby, bo sama czujesz, że jeżeli jest boczek, jest słona. Także dobrą chuć. Smacznego. Mhm.